Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto Skyrim. No i jak widzicie, dostaliśmy właśnie zdany powiązany z dodatkiem Obrońcy Świtu, z angielskiego Dawnguard. Tak więc bez zbędnych ceregieli po prostu zajmijmy się tutaj tym wszystkim. Rozmawialiście ze Svenem? Może idź, nie. Idź, idź. No, nasz Ej, kolega, ty. Ork. Obrońcy Świtu przyjmą w swe szeregi każdego, kto gotów jest przeciwstawić się rosnącemu zagrożeniu ze strony wampirów. Co ty na to? No cóż... Powiem to wszystko, żeby po prostu mnie polubili, ale żeby nie było, raczej zbyt szybko nie pójdziemy się tym zająć. Rozumiecie, mam większe priorytety, ważniejsze, ale okej. Ha! Spodobasz się Isranowi. Znajdziesz go w twierdzy świtu na południowy wschód od pękniny. To on stwierdzi, czy nadajesz się na obrońcę świtu. Świetnie. To pa, kolego. Co to więc... może oznaczać? Powrót z moczego dziw... A no tak, zapomniałem, że mam w sobie ubrany nieprawidłowy element pancerza. Dzicia? Kto z nas dostąpiłby tego zaszczytu? I takiej potęgi? Oczywiście, że ja, kto inny? Czego chcesz? A niczego, niczego, drogi... Chlejoku. Dobra, no to niestety... Wydaje mi się, że nikt cię nie... Musimy znowu pogadać z nią. Mam plan. Tak, tak, wiem, że masz plan. Standardowo idziemy tutaj. I standardowo, zanim coś, to muszę znowu wszystkie moje śmieci typu wpychać. Poza klejnotami dusz, bo oczywiście one mogą być potrzebne. Jeśli kiedyś będę musiał tutaj znowu w jakiejś sprawie przyjść, to wiecie, no wtedy przyjdziemy, weźmiemy co trzeba, będziemy mieli spokój. A póki co tylko pieniądze i kryształ dusz będę ze sobą nosił. Aha, dobra, nawet nie wiem co to jest, ale niech będzie, że tak. A no tak. Rzeczy związane z zadaniami niestety nie mogę. Ale pozostałe wszystkie mogę tutaj na szczęście, jak mówiłem. I patrzcie, wkładając je tutaj, dostajemy wszystkie efekty, które istnieją. To jest naprawdę dziwne, nie będę ukrywał. Ale proszę, w ten sposób mogę poznać większość efektów wszystkich roślin, które tutaj mamy. Dalej nie wiem jakim cudem, ale no nie będę może narzekał. Po prostu wiecie, trzeba się cieszyć z tego, że w ten sposób da się oszukać grę i po prostu znać wszystkie składniki. Co jeszcze mam tak naprawdę do odłożenia? Zwoje też raczej nie użyję nigdy, więc no nie ma co. Rośliny niech będzie, że też odłożę wszystkie. Jeśli chodzi o strój, natomiast odłożę też na razie większość, bo nie sądzę, żeby to było mi potrzebne. A w to miejsce ze znęcym nie będę powracał jeszcze milion razy, więc no. Na razie wszystko odkładamy. W kategorii broń też na razie wszystko, żeby na pewno nic nam nie ciążyło. I zanim jeszcze się udamy gdzieś dalej, to pokażę jakie piękne efekty. No, co prawda na razie tylko u niektórych i pojedynczy, ale proszę. Ważne, że się udało. No i miliony efektów aktywnych. Proszę. Dziwne. Dalej mam kamień wojownika, chociaż wydawało mi się, że zmieniłem, ale dobra, mniejsza o to. Dobra, no gdzie ta delfin? Pewno trzeba będzie coś z nią gadać i zająć się paroma innymi sprawami, ale spokojnie, damy radę. Wymyśliłam, jak przemycimy cię do ambasady. Dobra, to już było. Robię to od dawna, pamiętasz? Kiedy Talmor mnie szukał, ja go obserwowałam. Dobra, dobra, dobra. Ambasadorka ta... Mogę ci... To już było. Nazywa się... Dam mu znać, kiedy ty... Kiedy załatwisz już wszystko... Dobra, fajnie. Spotkaj się ze mną w stajniach samotnie. Zgoda. Zachowaj ostrożność. Tak, tak, nie marudź mi tutaj kobieco. No więc właśnie, widzicie co dzisiaj robimy? Zajmijmy się właśnie ambasadą Talmoru. Bez jakichś zbędnych wymysłów, ceregieli, czegokolwiek. No po prostu chcę jeszcze zakończyć serię, rozumiecie? Przejść cały wątek główny. Jak mówimy, ewentualnie robiąc jakieś tam inne rzeczy, na które wpadnę nagle, ale... No głównie jednak skupiając się na tym, żeby unicestwić to pradawne zło, które czeka na nas tutaj w Skyrim. I tyle. Więc no nie będę ukrywał. Nie liczę na jakieś gildie złodziei czy coś. Zrobione jakoś porządniej, więcej, bardziej. Bo i tak już wystarczająco zboczyłem z, w sumie, no z trasy, robiąc te wszystkie poszukiwania czarów i inne takie głupoty.
Dobra. Ładna muzyczka, jak zwykle. Mocarstwo mi pasuje. To trudna sztuka, czasem nużąca. Ale dobrze wykonana strzała uderza z mocą rozwścieczonego boga. Ciekawe. Ale dobra, mnie to nie interesuje. Mam czego tu kolegę. Czego ci potrzeba? Tak? Przysła mnie nasza wspólna serio? Znajoma. Ciebie wybrała? Mam nadzieję, że wie co robi. Oto jak wygląda sytuacja. Mogę dla ciebie przemycić nieco sprzętu do ambasady. No super. Zabieraj ze sobą niczego więcej, bo ochrona Talmoru nie jest tylko na pokaz. Daj mi to, co będzie ci niezbędne, a ja dostarczę to do ambasady. Reszta w twoich rękach. Dobra, dostarczę to do ambasady. Muszę lecieć. Nie martw się, znajdę cię na przyjęciu. Ciekawe. Nie, nie, nie. O Jezu, nie chciałem tego robić. Musimy wczytać. Oddałem mu mikstury, chociaż nie chciałem tego robić, jak mówiłem. Trzeba będzie mu oddać tylko zbroję łapaczek i wszystkie kryształy dusz. Reszta mikstur, które nie wiem czemu nie odłożyłem, co po prostu ustanie. Dobra, dobra. Serio? Oto jak... Nie zabieraj ze... Daj mi to, co będzie ci niezbędne, a ja... Dobra, dostarczę to do ambasady. Muszę lecieć. Nie martw się. Znajdę cię na przyjęciu. No, czy wy to widzicie? Po raz kolejny postać zamiast przekazywać, to po prostu zakończyła już z nim rozmowę. Co jest? Ja już mam tego dosyć. Co chwilę coś. Za to w sumie też można powiedzieć. Jednocześnie uwielbiam i nienawidzę Skyrima. Serio? Oto nie zabieraj. Daj mi to, co będzie ci niezbędne. Dobra, dostarczę to do ambasady. Muszę lecieć. Nie martw się. Znajdę cię na przyjęciu. Przecie. Dobra. Daj. Całą moją zbrojkę. Trochę dziwne, że tak wyjdę nagle stąd. W sumie... No... Bez żadnych ubrań czy pancerza, no ale niestety. Dobra. Okej. I macha ustami, chociaż nic nie mówi. I coś zepsułem pewnie. Ale dobra. Masz dostać się na przyjęcie, unikając podejrzeń o szpiegostwo. Ja zajmę się resztą. Okej. Dobrze, że to mówisz, jak już. No nie wiem, o tym nie wiedział od dawna, czy coś. Ale dobra, mniejsza z tym. No dobra, szybciej. Się na przyjęcie, unikając nie powtarzaj tego, proszę, bo już mam dosyć, gościu. Nasz piękny orki oczywiście teraz w samych gaciach biegnie. Bo cały pancerz musiałem oddać. Cześć, koteł. Dobra, delfin gdzieś tu będzie czekać. Miejmy nadzieję, że nie skomentuje tego, że łaży bez pancerza. Ale spokojnie. Nawet jeśli, to nie powinno w żaden zły sposób się na mnie odbić czy coś. Zresztą i tak zaraz zaczniemy ubranie, więc... Malborny dostał już od ciebie sprzęt, który chcesz przemycić do ambasady? Dobrze. Mam dla ciebie zaproszenie na przyjęcie. Ale strażnicy przepuszczą cię jedynie wtedy, jeśli naprawdę uwierzą, że jesteś zaproszonym gościem. Co oznacza, że musisz wyglądać jak gość, a nie jak uzbrojony po zęby żołnierz. Masz, załóż to. Przechowam resztę twojego sprzętu. Będzie na ciebie czekał. Będziesz mieć tylko to, co przemyci dla ciebie Malborn, plus sprzęt, który uda ci się znaleźć w środku. Okej. Ja mam nadzieję tylko, że no na przykład nie wziąłem za dużo i się nie okaże nagle, że go przyłapali na tym i będą miał problemy. Dobra. To będzie musiało wystarczyć. Myślę, że wezmą cię za prawdziwego gościa. Przynajmniej dopóki nie otworzysz ust. Nie przesadzaj. Ambasady czeka. Zaczynamy? Tak, tak. Nie martw się. Wszystko będzie na ciebie czekać, kiedy wrócisz. Po prostu nie daj się zabić i wróć z informacjami, których potrzebujemy. Powodzenia. Tak, tak. Nie powtarzaj się, gościuwa. I tak doskonale wiem, co mam zrobić, więc to raczej nie powinien być problem. Gorzej, że niestety nie pamiętam do końca, co dalej będzie nam czekał. Nie tylko ja spóźniłem się na wieczorek u Ellen Wen. I na dodatek przybywasz powozem. Moje uznanie, ser. Moje spóźnienie wynikło z faktu, że zgubiłem się po drodze na tę opuszczoną przez bogów górę.
A nie dlatego, że chciałem przybyć za późno. No super, super, powiedz swoją historię dalej. Najlepiej dzień przed przyjęciem, żeby nie przegapić żadnego picia. Tak, tak. Dobra, mniejsza o to. Witam w ambasadzie Talmoru. Wstęp za zaproszeniem. Tak, za zaproszeniem, proszę. Dziękuję, panie. Proszę wejść. A teraz proszę, oto moje zaproszenie. Nie mam zatrutego sztyletu przypasanego do uda i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Wypełniam tylko swoje obowiązki, panie. Wszystko jest w porządku. Witamy ponownie, panie. Idziemy. A teraz w sumie najgorsza część, bo w sumie czeka na mnie sporo łażenia, z którym niekoniecznie sobie radzę dobrze. O. Witaj. Chyba nie mieliśmy okazji się poznać. Jestem Ellen Venn, ambasadorka Talmoru w Skyrim. A ty jesteś? Mhm. Oj, nie pamiętam co jak, ale... Dobra. Wybiorę trzecią opcję. Doprawdy. Mam nadzieję, że wyłącznie dobre rzeczy. Ale masz nade mną przewagę. Bo obawiam się, że ja nic o tobie nie wiem. Proszę, opowiedz mi o sobie. Co sprowadza cię do tego... do Skyrim. O co chodzi, Malbornie? Chodzi o to, że skończyło się wino z Alto. Przy okazji, czy mogę otworzyć czerwoną... Oczywiście. Mówiłam ci już wcześniej, by nie zawracać mi głowy takimi błahostkami. Tak, pani ambasador. Zechciej mi wybaczyć. Później musimy się nieco lepiej poznać. Proszę, baw się dobrze. Oczywiście, oczywiście. Co podać? Udało ci się, dobrze. Jak tylko odwrócisz uwagę strażników, ja otworzę te drzwi i wtedy ruszysz dalej. Miejmy nadzieję, że dożyjemy jutra. No, też mam taką nadzieję. Tak? Czego potrzebujesz? Bardzo proszę, wyśmienita kolowiańska brandy dla pana. Czym jeszcze mogę służyć? A nic. Do następnego razu. Ta wojna niekorzystnie odbiła się na kupcach ze Skyrim. Miejmy nadzieję, że wkrótce się skończy dla ich własnego dobra. Tak, zgadzam się z tobą. O. Jakieś wieści z innych części. Nie, nie pamiętam, że ona tu była. Nie wiem, czy to nowina, ale wygląda na to, że ostatnio każdy kowal z Skyrim tylko chce kwestia pokazać, czasu, że może się udać z Eorlundem siwą włosy. Zawali się z powodu własnego wysucia, jeśli chcesz znać moją opinię. Wszyscy naraz gadają. Koniec końców Eorlund pracuje w niebiańskiej kuźni. Jakim sposobem którykolwiek z kowali mógłby z nim rywalizować? Jak zwykle jakieś tam rozmowy polityczne. Dobra. Tylko gdzie jest ten gościu? Potrzebuję jego pomocy. Co trzeba zrobić, żeby dostać tu drinka? Jeśli Milan będzie mógł pomóc mi z właśnie moim problemem, więc okej. Jedna szodra dusza wśród skąpców i wazeliniarzy. Jeśli kiedykolwiek będę mógł coś dla ciebie zrobić, nie wahaj się z tym do mnie zwrócić. No oczywiście, oczywiście, gość już tak... Cudownie! Natychmiast mogę zacząć odpłacać się za twoje No nareszcie. Mówże, przyjacielu. Dobra. To wszystko? Przychodzisz do właściwej osoby. Można powiedzieć, że robienie scen to moja specjalność. No to szczerze, nie kojarzyłem, że on ma takie ciekawe teksty pod tym względem. Odsuń się i podziwiaj dzieło moich rąk. Dobra. No to idziemy. Uwaga wszyscy! Proszę wszystkich o uwagę! Chciałbym coś ogłosić. Tak? Czego potrzebuję? Naturalnie! Sprawdzę, czy mamy jeszcze butelkę. Będę czekać przy drzwiach, aż uwaga wszystkich skupi się gdzie indziej. Dobra. Dalej, dalej! Nim ktoś nas zauważy. Że ktoś mógłby chcieć zaciągnąć się do łóżka. Jej. Choć większość z was jest już z nią w łóżku. Lecz ponownie... Tak, kwinek muszę odzyskać. Jak na razie idzie dobrze. Miejmy nadzieję, że nikt nie widział, jak się wymykamy. Musimy przejść przez kuchnię. Twój sprzęt jest ukryty w spiżarni. No szybciej, gości nie mam całego dnia. Pozwól, że ja będę mówił, dobra? Za mną. Okej, okay, prawie zepsułem, ale na szczęście się udało. Kto idzie, Malbornie? Wiesz, że nie lubię dziwnych zapachów w kuchni. To tylko gość, który się źle poczuł. Nie czepiaj się go. Gość? W kuchni? Wiesz, że to niezgodne z zasadami? Mówisz mi o zasadach, Tsavani?
Nie wiedziałem, że pozwalają na jedzenie księżycowego cukru. Może powinienem spytać panią ambasador. Niczego nie widziałam. A proszę, twoje proszę. Wyposażenie leży w skrzyni. Zamknę za tobą drzwi. Nie schrzań tego. Wyglądam dnia w pośpiesz się. Dobra, dobra. No to się szykujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I teraz jeszcze tylko na... Pan powiedzieć powitanie, zarzucimy... Trochę na łabaczaka. Powiem szczerze, no, tutaj akurat jest... Teraz wszystko w twoich rękach. Kto to jest? Kolejni strażnicy traktatów z ambasady? Już nie żyjesz. A no tak, zapomniałem, że w sumie będzie tutaj bardzo dużo ich. A jestem niezbyt przygotowany na to wszystko. Trzeba było tu przyłazić. Tak najlepsze jest to, że w sumie nie udaje mi się nic zrobić. A ich się pojawia coraz więcej. Więc w sumie wiecie co, nawet chyba nie będę tutaj czekał na nic innego, tylko biegniemy zająć się tym, co muszę zrobić i... W sumie to tyle. Oj, w sumie zapomniałem, że nie mam mikstur. Więc muszę szybko tylko zaklęcie lecznicze zarzucić. Ale coś za głupi byłem, żeby pamiętać o tym, żeby przekazać jakieś lecznicze mikstury, więc no. Teraz płacę za to. Pancerza, który przyspiesza regenerację man, też nie wziąłem, po co? Ale spokojnie, może jakoś sobie, nie wiem, poradzę na farcie. Dobra, udało się. Chociaż tyle. Chociaż tyle. Już mnie wykryli, super. Nie, totalnie się nie przygotowałem. Poza tym mogą wziąć sobie chociażby, nie wiem, jakiegoś chowańca czy coś. Jakikolwiek czar przywołujący, żeby odciągać ich uwagę, ale nie, ja jestem lepszy, jestem mądrzejszy. Na tym mikstury, na tym cokolwiek w sumie. Równie dobrze mogłem nic nie dać temu gościowi, by było super. A wiecie, ja to ja w sumie. Okej. Mhm. Dobra. Się chociaż tyle udało. Co to było? Więc miejmy nadzieję, że Baba Jack nagle mnie nie zawiedzie. Dobra, chociaż tyle. Robimy szybkiego zapisa oczywiście. Zaraz będziemy iść gdzieś dalej coś, ale no wiecie. Finezji to ja nie mam żadnej. No właśnie, w sumie powinienem przeczytać teraz to chyba, co zdobyłem. Przy okazji talmorskie dosier o tych naszych tutaj kolegach. Macie rzeczy sobie poczytać. Ale nie będę ukrywał. Nie mam zamiaru się na tym jakoś szczególnie skupiać. Wiecie. No, ale mniej ważne. Mhm. Jak widzicie... Tutaj pokazuje to, że w sumie Ulfric ponoć współpracuje nie do końca, czy tam jest zamieszany w sprawy Talmoru, ale mniejsza o to. A chwila, muszę pokazać jeszcze tutaj, żebyście mieli czas zapisać sobie. Trzeba sobie zatrzymać. I na tym kończymy oczywiście informacje o Ulfricu, smocze śledztwo. Mhm. I teraz magia, patrzcie, mamy jedną kartkę, trzy strony. Udało się otworzyć oczywiście bezproblemowo. No i Atronach, który znikąd się pojawia. Tam prawdopodobnie skazując nas też na śmierć. Chodziło nie, dobra. Mniejsza to.
Zanim pójdę gdzieś dalej, muszę poszukać nawet takich pojedynczych żywności tutaj. Tak, wiem, że mogłem wcześniej o tym pomyśleć, ale no, jakoś tak. Nie, nie, nie. Jest to może najlepsze rozwiązanie, ale... No, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Musiałem po prostu zginąć. Musiałem. Ale to w sumie tym razem... Mogę do tego podejść... mądrzej. Czytając po pierwsze tę księgę. A po drugie... Lecząc się jeszcze zanim tam wejdę, czy eliminując... Atronacha. No proszę. Przyzwanie w sumie wrosło. Co my tu mamy? Nic przydatnego, ale dobra. Wezmę trochę. O, a to nawet zniknął w sumie. Dobra. Tym razem zobaczymy, jak to wyjdzie. No i mam 21 minut, ja w sumie kończę już całą ambasadę. A, czyli tym razem on przyjdzie tutaj. Fajnie by było, gdyby ten łabaczak zamiast, no nie wiem, nic nie robić, w końcu coś zrobić pożytecznego. Dziwne, mam tutaj zapis, jakie tam robiłem niżej w sumie. Ale dobra, co ja będę... narzekał, ważne, że w ogóle ten łabaczak działa. No i to, co ja rozumiem. Totalna anihilacja. Dobra, może się przydać. Oczywiście szybkie leczenie też. Talmorskie w sumie... Zestaw, sztylecik, pierścień zniszczenia, nie, no takie rzeczy to ja lubię. Co na tym zobaczmy, jakby nasz ork wyglądał w ubraniu Talmoru. Ja to głównie myślę o elfach, ale patrzcie, no nawet na orku wygląda w miarę fajnie. Dobra, mniejsza z tym, tak ubieramy nasz standardowy zestaw. Siostra. Tak, oczywiście siostra, spokoju. Nie musiałem chyba o tym mówić, ale... To jest taki standard. W 90% sytuacji, kiedy ja jestem, cokolwiek robię, ona też jest. Ja teraz trochę zahasowała, ale dobra, mniejsza to. Zobaczymy, jak działa szybkie leczenie. Dobra, mniejsza z tym. Jednak nie zobaczymy, bo brakuje. 10 za 10, tutaj 50 za 64. Czyli po prostu tam jest takie na zasadzie krytyczne i szybkie, ale... No niezbyt, no powiedzmy, adekwatne kosztowo, a tutaj jest takie spokojniejsze, powolniejsze, ale adekwatne. Dobra. Tutaj w przypadku, czy w tym przypadku jeszcze jest skala 1 do 1, bo tam będzie chyba 2 do 1, w sensie 2 życia na 1 many czy coś. Ale mniejsza z tym. Co my tu mamy? Książka o Esbernie. Ponownie pokazuje co i jak. Tyle. Teraz musimy tylko uciec. Przy okazji chyba jeszcze warto uwolnić gościa. Mówiłem ci, że nic więcej nie wiem na ten temat. Co? Słuchaj, kto? Mamy twego wspólnika. Ty jesteś... Więc czego chcesz? Poddajcie się natychmiast. Tak, albo czeka jasne. Was śmierć. Chodź. To nie ma znaczenia. Widziałem, jak strażnicy wynoszą tędy ciała. Ta droga na pewno dokądś prowadzi. Jak chcesz, ale chodź, już! Nie dam ci rady! Zostaliśmy rozbici! Jesteś tylko po Super, potrzebuję klucza. Tego ja nie posiadam, o dziwo. Nie wiem, pewnie któryś z wrogów ma. Czy coś. Zobaczymy, póki co. Bez mordzenia pora trochę podładować Łabaczak.
muszą ciągle być tu kraby błotne, no proszę was. Osiem, proszę cię, łabadżaku. Super, jeszcze straciłem go w sumie z ulubionych. Nie, czy tego chcę, czy nie? Jestem zmuszony teraz używać tego łabadżaka. Do momentu, kiedy zdobędę w końcu tych kluczy. I pozwólcie, że właśnie do dobijania, bo to są pięści. Są po prostu momenty, w których już łabadżak widać, że nie chce nic zrobić, a już mam tego dosyć. Tutaj tak nie jest jakieś wielkie, powiedzmy, sprofanowanie reguł czy coś. Tak czy siak, z pięści bije normalnie, a nie mam jeszcze niczego, co zwiększa skuteczność tego. A właśnie, swoją drogą, pancerz elfi jeszcze bym sobie wziął. Fajnie go zdobyć, nawet tak wcześnie. Aha, klucz już zapadnie, nareszcie. Resztę nawet nie będę ruszał. Oczywiście robię zapis. Czeka nas za chwilę dosyć nieciekawy moment, a nie wiem, czy jestem nawet w stanie go przejść. No cóż, czeka mnie chyba kolejne złamanie reguł, ale... Jestem zmuszony, może tak da się trochę powiedzieć. Tym, że łabaczek się skończył, ale oczywiście nie mam kryształów dusz. Mimo tego, że wnioskowałem ich sporo wcześniej. Więc cyk. Jak można się spodziewać, naszym przeznaczeniem w tym miejscu jest troll. Nie wulduj mi tutaj. Tylko trzeba ubrać porządne coś. Co? Czy ja właśnie... Krzyki chyba zbagowały. Dobra, mniejsza o co. Właśnie tu się zaczyna ten problem cały. Żeby przejść to z tym gościem żywym, trzeba pokonać trolla. Żeby pokonać trolla, potrzeba łabaczaka. Albo spętanego miecza. Pobiegł walczyć z trollem, tylko już uciekł. Patrzę na zachowanie trolla, co raczej właśnie się chce z nim bić. No dobra, mniejsza z tym. Może uciekł. Ja bym tego chciał. Jak jest, to się zobaczy za chwilę. O, proszę, nawet się udało jakoś. Dziękuję za pomoc. Dziękuję za pomoc. Dobra. W takim wypadku proszę, zmieściliśmy się nawet poniżej... poniżej pół godziny. Nie wiecie co, no... Jakkolwiek źle by to nie wyszło czy coś, no... Udało się. Tak więc ja bez zbędnych cergieli robię kolejny szybki zapis. Bo jednak wolę mieć porządny zapis. No i to by było na tyle, oczywiście w dzisiejszym odcinku. Tak więc no, bez zbędnego gadania. Znaczy, mówię bez zbędnego gadania, zbędnie gadając po raz kolejny. Po prostu trzymajcie się. Cześć.